Jestem mamą dwóch synów. Starszy jest absolwentem tej szkoły, obecnie przygotowuje się do matury. Młodszy uczniem trzeciej klasy. Jestem szczęśliwą matką, dlatego że moje dzieci prawie zawsze chętnie chodzą do szkoły z radością, czują się tutaj bezpieczne, wracają wprawdzie zmęczone, ale gotowe do pracy, do nauki, w oczekiwaniu na następny dzień. W szkole myślę, że to nie tylko akurat moje dzieci, ale wszyscy uczniowie uczą się, przygotowując do czekających testów gimnazjalnych, a później do następnego etapu, jaki czeka w liceum czy też w technikum, ale mają możliwość wszechstronnego rozwoju, rozwijają swoje pasje, zainteresowania, mogą w zakresie naukowym przygotowywać się na dodatkowych zajęciach do olimpiady, do różnych konkursów, a także w zakresie na płaszczyźnie artystycznej czy też sportowej. Każdy w zasadzie w tej szkole może coś znaleźć dla siebie, w czymś się realizować, udowodnić, że jest w stanie być dostrzeżonym, zauważonym, czuć się po prostu w tej szkole dobrze. Uważam, że warto wspomnieć tutaj też o takiej współpracy, jaka nawiązuje się między rodzicami a nauczycielami. Są to osoby bardzo kompetentne, zawsze bardzo życzliwie i podchodzą do każdego z nas, przynajmniej ja mam takie wrażenie. I to nie tylko wywiadówki czy dni otwarte, ale także okolicznościowe jakieś takie spotkania. Także mam bardzo pozytywne doświadczenia w tym względzie. Jestem pod wrażeniem również wczorajszego dnia, kiedy to na koncercie okazało się, że mamy aż tylu utalentowanych ludzi, młodych ludzi w tej szkole. Tak jak powiedziałam, na różnych płaszczyznach. Także uważam, że mamy być z czego dumni, że mamy taką szkołę, że mamy takich nauczycieli, że mamy takie dzieci. I także ja jako rodzic uważam, że szkoła ta spełnia moje oczekiwania i myślę, że wielu rodziców również. A co ważniejsze, spełnia oczekiwania naszych dzieci, bo to o to głównie chyba nam chodzi. Także zachęcam wszystkich do tego, aby po prostu posyłać dzieci do naszej szkoły, bo to jest nasza szkoła. Moja starsza córka ukończyła już gimnazjum miejskie w Leżajsku, młodsza kończy je w tym roku. Spotkaliśmy się tu z wspaniałą kadrą nauczycieli, która zawsze była nam pomocna. Zawsze miała dla nas czas, otwarta na problemy ucznia. No i tutaj dobrze przygotowana kadra to też wysoki poziom nauczania. Trzeba tutaj wspomnieć również o zajęciach pozalekcyjnych, z których mogły korzystać dzieci. Moja starsza córka śpiewała w chórze Cantiamo. Tutaj nauka nie tylko muzyki, śpiewu, ale również przygotowania, tutaj systematycznej pracy, dążenia do tego wyznaczonego celu. Razem mogli tutaj zdobywać najwyższe wyróżnienia zdobywane razem z chórem. Razem z mężem uważamy, że podjęliśmy słuszną decyzję, wybierając Gimnazjum Miejskie w Leżajsku. Gimnazjum Miejskie imienia Władysława Jagieły w Leżajsku to szkoła dobra i szkoła bezpieczna. Posyłam moje dziecko, nie martwiąc się, że grozi mu tu jakieś niebezpieczeństwo. Trafił do bardzo dobrej klasy, klasy niezwykle życzliwej, a grono pedagogiczne to kompetentni i bardzo dobrzy nauczyciele, którzy rozwijają z pasją jego zainteresowania. Ważne jest też to, że rodzice mogą ze sobą współpracować. Jestem przedstawicielem Rady Rodziców i nasze spotkania z panem dyrektorem mają na celu podnieść bezpieczeństwo szkoły, a także zapewnić uczniom dobrą, spokojną, owocną pracę, nie tylko na lekcjach, ale również na zajęciach pozalekcyjnych. Gimnazjum w Leżajsku to dobra szkoła.